Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na gry planszowej, halloweenowej, specjalna edycja jest ze mną. Już widzieliście pewnie Monika jako Harley Quinn, Justyna jako trup, Rafał jako trup i mój ziomek nie znalazł maski dzisiaj, po prostu przyszedł tak jak był, bo się spóźnił, więc tak wygląda na co dzień. A tak naprawdę to jest słoik, możesz się pokazać, żeby ludzie widzieli w sumie jak wyglądasz. I mamy dzisiaj grę planszową. Na czym polega ta ogra planszowa? Na drugiej kamerze widać dokładnie co tu jest. Tu jest rączka, jak będziemy przyciskali to, to ta rączka będzie się obracać właśnie w taki sposób i będzie wskazywała paluszkiem na jedną osobę. I będzie właśnie tak paluszkiem wskazywać i osobę, na którą wskazuje, to wybiera tutaj, znaczy bierzemy kartę z góry i ma albo prawdę, wyzwanie i jak nie zrobi dobrze, nie odpowie prawdę albo nie zrobi wyzwania, to ma karę, tak? Tak. Tak to działa, dokładnie. Kto najwięcej kart będzie miał po jakimś czasie, to wygrywa, zobaczymy jak to wygra, to zobaczymy jak to przegra. Myślę, że możemy zaczynać. Zanim zaczniemy, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, jeśli będzie dużo, to postaramy się zrobić coś fajnego, bo naprawdę mega wszyscy staraliśmy się, wszyscy są pomalowani ładnie, Justyna charakteryzacja, stroje od Mega Stroje, tło zrobione przez sumie mnie i Justynę też możecie sobie zobaczyć na drugim filmiku i no, myślę, że się należy lejeczek pod filmem, więc możecie teraz to zrobić, a jakby co? Czekajcie chyba. O, subskrypcja właśnie wpadła. Znowu subskrybował. Dzięki, ziomeczki. O, jak kurde. Ktoś tam subskrybował. A, o nie. Chyba pomyłka była. Jednak unsub był. Ale dobra, dobra. W razie czego ze mną jest licznik subów, więc jeśli dacie teraz suba, zobaczycie z tyłu, jak to się magicznie zmieni. Dokładnie tak jest. Możemy zaczynać, co? To ja nacisnę? Kto chce pierwszy? Może dziewczyny, skoro ten. Dziewczyny mają pierwszeństwo. No, dziewczyny mają pierwszeństwo. Widzisz? No to nasza Harley może. Bam. Tu. Nie, weź, nie! Błagam! No nie! Dobra, zanim Słoik zrobi nasze wyzwanie, to mamy kartę taką jokerową. I ta jokerową można użyć raz, żeby po prostu ominąć te wyzwania. Dobra, prawda czy wyzwanie? Ja już bym wolał... Justynie się spodoba. Pokaż! Ja już bym wolał karę, no nie? A to gorsze. No? Dobra, idę na całość, dawaj prawdę. Prawdę? Czy wyzwanie? Prawdę. O, żałuj, wyzwanie było przekozak. Czy żałujesz, że czegoś w życiu nie zrobiłeś? Jaka to rzecz? Że wystąpił u mnie na kanale. Ale jeszcze nie może dołować, bo ten filmik jeszcze nie był na kanale. No to tak, to teraz mogę już wylecieć do tego. Że nie nauczyłem się jeździć na rolkach. Tak? W ogóle nie potrafię. No to, to nie potrafi kolega na rolkę, tak? Nie potrafisz na rolkach jeździć. W ogóle patrzcie te zęby, co dostałem. Widzicie te zęby? Nie mieli już tych wampirowych, więc dostałem jakieś krzywe. Jakbym, nie wiem. Jakiś zdeformowany wampir. Dobra, lecimy z drugą rundą. Nie, nie. A już szatanie. O! Wyzwanie dla was! Ja mam dla nich wyzwanie. Ewa, wiecie co to będzie. Zgadniecie? Wasze wyzwanie jest dobić jedną łapkę w górę pod tym filmem. Jedną dla każdej osoby, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Pięć łapek w górę pod filmem. No, to ciśniemy jeszcze raz. Ja trzymam kciuki, bo nie. O, o, o. Nie. Rafał, tak, będzie nie, Rafał. Tak, nie! Ja. Dobra, prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Wyzwanie? Tak. O! Dobry. Pokaż, jak parodiujesz innego gracza prowadzącego samochód. No, z nas, musisz wybrać osobę, czyli nikt tu nie prowadzi, w sumie, mimo że mam prawo jazdy, musisz parodiować go, jak prowadzi samochód. A nie, szkoda, że nie mogę przeklinać. Chyba, że już użyć jego pik. Możemy pikować, pozwolimy na pikować. Dobra, to czekajcie, muszę się zastanowić chwilę. Dobra, dobra, to dobra. Musisz pikać sobie nie, sam. Nie ma, bo przecież to ja, że jakiś ja przeklinam co chwilę, co to ma być? Musisz pikać sam. A muszę pikać na każde przekleństwo? No, sam. Ja pie pi! Ja pie pi! Kupip! Gdzie ja mam kupip? Ja... Kuwoooom! Pip! Ja by nie mógł z tą torbą sam przed tą galerię katowicką podejść! Tak, muszę po miasta jechać! Pip! Może być. Masz. O! Właśnie subskrypcję wpadł!
spadły! Wypadek! Mieliśmy wypadek! Rafał, przykro mi, ale subskrypcję straciłem przez ciebie. Za dużo przekleństw, nie wytrzymał tego. Za dużo przekleństw, wszystkie subskrypcje właśnie straciłem. Zostało mi jedna subskrypcja na kanale. Następne. Uuu! Dobra, to Monika. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. O, grubo. Aha! Wymyśl pseudonim dla gracza, który siedzi po twojej prawej. Gdzie ma? Polski ping. O, nie. Polski ping standardowo. I masz karteczkę. Lecimy dalej, zobaczymy, gdzie rączka. Na kogo rączka wpadnie. No nie, no proszę, znowu to samo. Władam, teraz władam. Jest, władam. Nie. 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 O! Nie. O! Ej, na mnie, kozak, kurczę, dobra. To jedziemy z tym. Ktoś może mi przeczytać w takim razie teraz. O, Justynka. Ja też chcę wyzwanie. Dawaj, że masz pchły. Gdzie? Do końca odcinka? Czy normalnie? Bo ja do końca nie piszę. Nie piszę do końca. Nie piszę, ale mogę zrobić to. Ale co ty spójrz, żebym coś święty, tak? To mogę robić przez cały odcinek, dobra. Ja uważam, że to jest niesprawiedliwe i tak się nie udaje, jak się ma pchły, bo wiem, jak kot ma i powinien się tak drapać, więc... Ale nie jestem kotem. Masz karę, Stuart. Jaką karę? No. Nie używając imion i nazwisk, opisz sławną osobę tak, by pozostali gracze odgadli, o kogo ci chodzi. Dobra. A, super. Dzięki, karę. Dzięki, nie. Nie ma, daj, dobrze zrobiłem, według regulaminu, według mam tam dobra. Kilka followersów, mam dwa subskrypcje, ziom, jestem sławny, dwa subskrypcje na YouTubie, nie hejtuj, ziom. Dobra, raz za kolejne. Ja wiem. I znowu za wolno. No nie, no błagam, teraz za wolno, bo nie ma opcji. Dobra. Uej! To jest, to na ciebie jest, jest na ciebie, jest na ciebie. Jest, jest. O, dobra. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie, no. Zjedz, piszę zjedz łyżeczkę musztardy, ale nie mam musztardy. A coś mówi, że jest. Może jest, mi się wydaje, że jest musztarda. Ej! Nie taka! O! O nie, ja nie mam nic! O mój! O, grubo. Musztarda kszanowa. Ja w życiu nie jadłem musztardy, wiecie o tym? Pamiętaj, że musztarda... Stary, ja nie wiem, to jest 10.3. Dobra, 2017. Ja pierdzielę, nie. No weź łyżkę, ja nie będę cię karmić, stary. I do kamery. Ja jaka wina! Uważaj, bo rękawiczki sobie zamachniesz. A ja nienawidzę musztardy! Żyjesz? Żygaj! Tu, bier! Dobra, ręka leci dalej. Ręka mnie nęka. O! Ja Justyna w końcu? Nie. O! Przepraszam, mi rzucił karty. Nie, chciał cię ukraść. Jej, Rafaello! Rafaello, mój drogi. Prawda czy wyzwanie? Prawda, nie będzie prawda, to jeden raz. Dobra. Czy kiedykolwiek świadomie obwiniłeś kogoś za coś, co sam zrobiłeś i co to było? Mój brat mi tak zrobił. Mogę powiedzieć o bracie, co mi zrobił. Jak chcesz? Jak byłem mały i miałem chyba 6 lat, to... Wszystko wychodzi na jaw, cała prawda teraz. To mój brat wsypał do żelazka cukier. O nie. I on był starszy o 2 lata. No nie wiem, wrzucił tam cukier, bo myślał, że będzie fajny. Znaczy, chciał zrobić watę cukrową. A, zabawne. No i później powiedział, że to ja i mama mnie zbiła. Zbiła cię? A ja nie akceptuję tego, więc masz karę. Jak to nie? Co to? To była moja... Usiądź krzesłem, usiądź na krześle tyłem do przodu na 30 sekund. Nie obrócimy krzesła, więc po prostu się obróć. Dobra, możecie dalej nagrywać. A nie, bo dobrze będę, musisz się obrócić na krześle, masz do następnej rundy, żeby się obrócić. Będziesz patrzał tam na ścianę. I masz kartę. Dobra. Dawaj na pustę. Jest, Justyna w końcu! Nie, no ziomek! Justyna, patrz, paluszek pokazał tu. Nawet się przesunął jeszcze. Jednej. Co tam u was? Jedny rapel. Dobra, Justyna, prawda czy wyzwanie, ziomek? No to masz tutaj prawdę. Jaki dowcip cię ostatnio rozbawił? Mama miała 3 córeczki i urodziła je. Jedna nazywała się Kropelka, druga nazywała się Śnieżynka, a trzecia nazywała się Kropelka. No i mama, jak już te dzieci urosły, to mama przychodzi i pyta się
to czy te dzieci się pytają tej mamy: mamo, mamo, dlaczego mnie tak nazwałaś? Zaraz ci zrobię krzywdę. Tak powiedziała mama? Nie, ja tak powiedziałam. I przychodzi ta pierwsza, co się nazywa Kropelka, i mówi: mamo, 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 dlaczego nazwałaś mnie Kropelka? A to dziecko, mama mówi, znaczy się: nazwałam cię tak, bo jak wychodziliśmy ze szpitala, to spadła ci taka piękna kropelka na twarz i dlatego nazywasz się Stewart. Druga mama, drugie dziecko przychodzi. 3 hours later. Kolor biedny siedzi do następnej rundy, a ta ciągnie tę dowcip. Dawaj! Drugie dziecko przychodzi, ta sama historia, i że ten, że wyszły i śnieżynka spadła na policzek, i ten, i mówi, że dlatego cię nazwałam. Mówi: no spoko, spoko, na rap. No i przychodzi trzecie dziecko i co się nazywało cegiełkę, i pyta mamę. Dobra, może zrobimy ostatni masz. Nie, liczy, ty mieliśmy ten żart, był śmieszny. Więc jest kara. Zatańcz Gangnam Style. No i nie widać. Widać się. No dobrze. Wow, nice. Masz sobie te okulary. Dobra, już masz copyright. Nie, 10 sekund, jeszcze. Nie. Dobra, już. Możecie teraz w komentarzach zagłosować, kogo byście chcieli, żeby wypadło. Jest. Na nią wypadło. Znowu? Na ciebie. Znowu. Nie. W sumie jest bardziej na mnie niż na ciebie, no. W sumie. Pozwolę wam wziąć 4 i możecie wybrać najlepsze, jak chcę, wyzwanie. Pokaż? Te 4 macie. Co? Żałuję, że dałem im kartę. Dobra, zróbmy 2, błagam. Ej, zróbmy losowanie. Nie, 2 dawaj, 2. Dobra, zrobię 2. Zrobię 2. No i będzie, to którą wolisz pierwszą? Ta. Wybierz sobie. Ta lepsza, dobra. O Jezu, co znaczy, że znamy? Daj mi skarpetkę jednego zawodnika za pomocą zębów. Nie! Jak już kogoś, fuj. Dobra, daj nogę. Serio? Daj to nogę. O kurwa. Pyszności. Pyszciwo. Wampir, patrzcie, wampir. Dajcie mi te zęby. Czekaj, co było z pomocą zębów? Za pomocą zębów. No. Ej! Ta-da-da-da! 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 Pomocą zębów! Nie! Yeah! Liczy się, ja mówię, że się liczy. Dobra, drugie wyzwanie. To jest: udawaj, że jesteś małpą ujeżdżającą banana. Jakie małpy ujeżdżają banana? Nie wiem. I mogę te pły robić od razu. Gdzie masz banana? W dupie. Ale miałeś udawać małpę, a nie jak się codziennie zachowuje. Naśladowałem ciebie, przyjaciel. Dobra, koniec odcinka. Mam nadzieję, że film wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcielibyście więcej takich grupowych filmików, to może zrobimy jeszcze jakieś grupowe z innymi youtuberami czy z ziomkami moimi. I no, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i zostawić subskrypcję. Tutaj klikajcie, jeśli chcecie subskrybować mój kanał. Życzymy wam wesołego Halloweena i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.